Hejka, szukam 17 na kalendarzu i tak stoję, żeby było szybciej i łatwiej znaleźć. Jakoś nie widzę 17. Ach, jest, dobra. Mamy tutaj 17. Taka śnieżynka i odrobinę płozy. Mamy 17. Co my tutaj mamy dzisiaj? 17. Co to jest? Serum z hialuronowe serum, intensywne serum. Natomiast w tym kalendarzu jestem pewna, że będzie świeca, ponieważ dzisiaj jest niedziela, więc kolejna świeczuszka do kolekcji. I tak jak myślałam, kolejna świeca. Mamy tutaj świecę Smooth Violet Private Collection. Dosyć ładnie pachnie. O dziwo, dla mnie nawet pasuje jakiś ten zapach. To jest aż naprawdę zadziwiające, że po tylu kosmetykach wychodzi, że ten akurat jest ładny. No, w miarę ładny. Jest dosyć perfumowany, taki trochę elegancki, ale naprawdę ładny. Pasuje mi. A w 17 dzisiaj klasyczna zielona herbata. Skradam się i patrzę, co mąż tu robi za chemię. Do robię jedzenia. O, co to jest? Japońska, nie. Japońska wołowina, smak wasabi. To jest takie cudo, że otwierasz sobie pudełeczko, wyjmujesz przyprawy, zalewasz wodą, przykrywasz pokrywką. I później jak jesz, to masz zgagę przez tydzień, nie? Potem odlewasz wodę, która się tam... I mieszasz. Ten wlała. Potem jak zdejmiesz wieczko... Pachnie ładnie. To... Dodajesz saszetkę. Ostre czy nie ostre? I to mieszasz, nie wiem jeszcze. I to mieszasz tak jak w tym momencie ja to robię. Pachnie spoko, ale ja tam wolę kiwi, wolę awokado. Ja chyba zrobię bułeczkę z awokado. Zaraz. I szamiesz, jak już wymieszasz. No, zaraz powiesz, czy dobre, czy nie. Powinieneś pałeczkami jeść. No to próbuj, mamy pałeczki. Tylko powiedziałem, co powinno się robić. No możesz jeść. Jak jadłeś chipsy pałeczkami? Dobre? Gorące to na pewno. Człowiek głodny wszystko zje. Prawie. Masz, próbuj. Nie pożałujesz. Próbowałam i nic specjalnego. Zamówił? Nic specjalnego. Miał to więcej sosu, wiesz? Dlatego no, się napaliłem, ale wcale nie jest jakiś... No może jest ok, ale nie jest jakiś dobry. Ja zrobię sobie bułeczkę z awokado. Tu jest awokado. A kiwi miałam też jeść. No to innym razem. Moje kanapeczki, o właśnie takie. Awokado, no, tutaj serek. Smacznie. A mąż tam sobie gra i gada z kumplami. No i musiałam dołożyć sobie majonezu, ale na próbę wzięliśmy sobie majonez kielecki. Ciekawa jestem, jakiego wy używacie na ogół majonezu, czy winiary, czy babuni, Hellmansa, czy właśnie kielecki, czy w ogóle jakiś inny. Dajcie znać, bo mój mąż jest po prostu, nie wiem, chyba uzależniony od majonezu. Bardzo zawsze lubi, daje do różnych potraw. Ja też lubię, oczywiście. Powiem wam, że ten kielecki całkiem fajny. Nie wiem, jakie wy macie stanie. Podzielcie się.